częścią, nawet działem kaskomuchowego jest samo przygotowanie przynęt, tak? Jest tego ogromna masa, jak widzicie. Bardziej dałbym uzmysłowić, ile to tego jest gdzieś, nie mówiąc o pudełkach, ale chociaż pudełka też, to jest gdzieś 1/3 tego, co mamy. Co tutaj co leży, tak? A w każdym pudełku są różne, przeróżne materiały. Natomiast nie wolno się przerażać, bo generalnie do kręcenia much potrzeba bardzo mało. Najważniejsze rzeczy mało. Ceny gdzieś od 30 zł w górę. Wiadomo, górna granica jest kolosalna. Praktycznie każdy imadło się nada, aby był stół do przykręcenia, tak? Widziałem też ciekawostek, powiem, takie imadła wyjazdowe, które były wbijane w ziemię. Ktoś gdzieś na biwak sobie jedzie, usiądzie sobie przed namiotem, na stelażu i jest imadło, tak? Z podstawowych narzędzi najważniejszą rzeczą jest nawijarka. Chociaż znam człowieka, który kręci to z ręki. Mieszka nad samym. Znałem, przepraszam, bo zmarł mu się 2 lata temu. Nawijarka no jest, jakby nie było, po imadle najważniejszą rzeczą. Generalnie można rozróżnić 2 rodzaje nawijarek, które różni się tylko i wyłącznie wsadem. Mianowicie lepsze nawijarki mają wsad ceramiczny. A to po to, żeby nic się nie strzępiła podczas nawijania. Wiadomo, podczas robienia muchy naprężamy w jakiś mniejszy bądź większy sposób nić, tak? Jeśli ona jest bardzo cienka, akurat tu jest taka pośrednia, jeśli ona jest bardzo cienka, strzępi się poprzez nieodrobioną końcówkę tego metalu. Natomiast jeśli ktoś ma bądź tylko i wyłącznie ma możliwość zakupu takiej nawijarki, która kosztuje 2-3 zł, może sobie ją troszkę dopracować poprzez wsadzenie w nią nawet zwykłej wełny i przetarcie. No, z pół godziny trzeba siedzieć i ją przecierać, tak żeby się ten metal bardzo dobrze wygładził. Następnie nożyczki. To akurat są specjalistyczne nożyczki z bardzo cienką końcóweczką do przecinania najmniejszych kawałków piór bądź najcieńszych nici. Natomiast starczą nam zwykłe nożyczki tam za 3-5 zł, tak? No te specjalistyczne są dosyć drogie. Te akurat Dr. Slicka ponad 50 zł kosztują. Natomiast no, starczy nam na lata, tak? To jest hartowana jakaś stal, która starczy na bardzo długo. Kolejną rzeczą warto, powiedzenie jest finisher. Później zaprezentuję, jak się go używa. Używa się go do zakończenia muchy, do robienia główki i zawiązania supła, pętelki na główce, żeby nam się nić nie rozwiązywała podczas robienia, którą tak zalakierujemy. Ale mimo wszystko dobrze jest ją zakończyć pętelką. Są różne modele, natomiast zasada jest ta sama, no bo sucho nie pokażę, później zademonstruję, jak to wygląda. Nie jest to bardzo ważne, czemu to mówię niby pod sam koniec, z tego względu, że pętelkę można zrobić ręką, tak? Można zwykły supeł, tak? No ale trzeba sobie ułatwiać życie. Dosyć ciekawym urządzeniem jest taki oto przewlekacz, który stosujemy po to, żeby przewlec nić poprzez tutaj prowadzidełko nici. Dużo łatwiej się nić bez tego urządzenia przewleka przez te zwykłe nawijarki bez wkładu ceramicznego, natomiast z wkładem ceramicznym. Wkład ceramiczny jest tylko na początku i na końcu, nie przez środek, więc nam się blokuje dla nić, tak? Także no, sami kilka minut trzeba spędzić, żeby bez przewlekarki tam ucelować tą nicią, która wiadomo jest, no, w każdą stronę sobie leci, nie, żeby je tam przewlec. Dosyć ważną rzeczą jest,
są takie szczypce do przytrzymywania, czy to nici, jeśli musimy na moment odłożyć, czy to piórka jakieś, czy to, nie wiem, ogonek robimy, odkładamy na bok, żeby nam tutaj nie latała ta nitka, bądź ten materiał, którego robimy. I tam sobie przykładamy, tutaj też później pokażę, jak to wygląda. Co tutaj dalej? No, szpikulec. Generalnie używany do bardzo małych much przy lakierowaniu główek. Większe muchy lakierujemy zwykłym pętelkiem, który zaraz pokażę, które są przy lakierach, natomiast mniejsze kropelki tylko nakładamy na to, lakierujemy główkę i po sprawie. Dosyć praktyczne urządzenie to jest urządzenie do przytrzymywania jeżynek podczas robienia główki, tak? Przytrzymują na jeżynki z tyłu, że nakładając nić, nie naciągamy tej nici na skrzydełka, które po prostu no, muszą stać pionowo, tak? Głównie pionowo. Nie nakładamy jej na skrzydełka, które by stały nam jak no, nie stałyby, tak? Także no, też dosyć praktyczne podejście do sprawy, także przy jeżynkach. Jeśli nakładamy jeżynkę z jakiejś na przykład kury czy koguta, nawijając główkę, nie nawijamy nici na tą jeżynkę, tak? Czyli no, mucha wygląda tak, jak ma wyglądać. Z materiałów, z czego jest ogrom, chciałbym tylko kilka przedstawić na początek. Może najpierw zacznijmy od syntetycznych rzeczy typu druty do przewijania streamerów bądź nimf. Są różne kolory, jak widzicie, takie odblaskowe, nieodblaskowe. Nici też mamy różne kolory, różne grubości, a także jedwabie stosowane do, nie wiem, umacniania much, do robienia tułowi, do nawet do robienia ogonków. Dalej tak, sierści są różne i najczęściej używane u nas są sierści sarny do much, które nazywają się Godard Sage. O, tutaj pokażę taką muchę. Z spodu jest czerwona, powiem tutaj na bardzo skuteczne naklenie, tak? Ten czerwony akcent od spodu bardzo dobrze kusi klenie. Nie tak niekoniecznie, ale naklenie naprawdę bardzo dobrze to działa. Że coś takiego można wykonać z czegoś takiego. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Bardzo prosto, jest banalna mucha wręcz. Co tu dalej? Sierści pióra, tak? No wiadomo, pióra używamy głównie do skrzydełek. Są pióra z... to akurat jest kaczka, które no, używamy do much typu jętka majowa bądź do mokrych much. Są pióra marabuta. Tu jest akurat kolor brązowy, który bardzo często używany jest przy robieniu streamerów. Co my tu mamy jeszcze? Tak zwane CDC. Pióra z części odbytowej kaczki, kaczora. Z tego względu, że tam jest dużo takiego łoju, który powoduje, że te pióra nie nasiąkają wody, tak? Czyli używane, tak jak w tej muszce, która tutaj jest w imarle, używane na skrzydełko powoduje, że ta muszka dużo dłużej będzie po powierzchni się prezentowała, nie będzie tonęła, no ma płynąć. O, tutaj mam akurat jętki majowe zaprezentowane. Dalej, wiadomo, struś. Tutaj mamy... Co zabrzmiało? Wiadomo, struś. nie poznajesz. Tutaj mamy tak, co my tu mamy, kuropatwę, to naprawdę godziny, żeby o tym mówić, także tutaj może nie będziemy tak się rozdrabniać. Kuropatwa, struś. O, i mamy paski używane do robienia streamerów. To są paski akurat z królika naturalnego koloru, bo są też i farbowane. Streamery mamy tutaj pokazane. Są to takie paski skóry z kawałkiem sierści, który nawinięty na skrzydełko haka imituje małą rybkę, tak?
Także jak tutaj widzicie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Tak jak mówiłem, są różne kolory, różne. Jedna z najważniejszych rzeczy to są kapki. Kapki szyjne bądź siodłowe, koguta bądź kury. Różnica jest taka, że kury używa się głównie do much mokrych, z tego względu, że pióra kury są dosyć miękkie, tak? I szybko nasiąkają wodę. Natomiast pióry koguta są dosyć sztywne, mniej nasiąkają wodę i bardziej nadają się do robienia much suchych, gdzie no, to powierzchnie nadmięciowe jest bardziej utrzymane. Mamy kawałek kapki genetycznej. To są specjalnie wyhodowane do tego celu zwierzęta, tak? Tak genetycznie zmodyfikowane, żeby te pióra, jak widzicie, były jak najdłuższe i miały tą samą długość, tą samą szerokość, tak? A to dlaczego? Teraz pokażę różnicę, to jest bardzo ważne. Na przykład kura, kogut indyjski, dużo, dużo tańszy, bo ta kapka kosztuje około 200 zł, ta około 5. Te pióro, po pierwsze, jest bardzo krótkie. Po drugie, ma nierówną, nie jest równe, jeśli chodzi o długość, długość promieni na całej długości, tak? Czyli jak robimy, powiedzmy, nawijamy kawałek pióra na muszkę, no musielibyśmy, powiedzmy, z dwóch, trzech kawałków takiego piórka zrobić jedną jeżynkę. Natomiast tutaj, akurat mi się małe wybrało, tutaj mamy mniej więcej po długości taką samą szerokość tego pióra, tej stosinki, więc wystarczy 2-3 nawoje tego jednego kawałka i mamy zrobioną jeżynkę, tak? Także ta różnica ceny, która wydaje się kolosalna, ma mniejsze znaczenie, ponieważ no, proporcjonalnie z tego zrobię kilkadziesiąt much, a z tego kilkaset bądź do tysiąca, tak? Także to też ma znaczenie. No i jakość tego. Przy muchach suchych ma to znaczenie, ponieważ przy tych stosinkach tańszych bardzo często przy promieniu jest puch. Puch ma to do siebie, że szybko nasiąka, jak nasiąka, to tonie. Natomiast przy tych genetycznie wyselekcjonowanych kogutach tego puchu nie ma. Tak? Czyli jest bardzo czysta stosinka z promieniami, no i dużo, dużo mniejsze tendencje ma do tonięcia. Kolejną częścią są syntetyczne, jakieś tam kolorowe dodatki, których, jak widzicie, jest naprawdę masa różnych, przeróżnych świecidełek w każdym tam możliwym odcieniu. Są stosowane głównie do robienia streamerów bądź streamerów szczupakowych. No tu koła bardzo jaskrawe na ciemniejsze wody bądź stonowane na jaśniejsze wody, tak? Też jest masa, też później zrobię jakąś muszkę, także będzie można zobaczyć. Syntetyki jeszcze piankowe, bardzo często stosowane jako część muchy, na przykład konika polnego, który u nas jest bardzo łowny. Czy to na pstrągi, czy to na klenie. Tu mam akurat też takie wzory. No tu już jest pracochłonne troszeczkę. Przy tym trzeba troszeczkę posiedzieć, natomiast pływalność ma praktycznie no, idealną, tak? To jest pianka, która nie tonie, nigdy nie sięga wody, więc no, te muchy mają na sumieniu po kilka ryb, a są do użytku, tak? Także nawet po złowieniu jednej ryby nie trzeba muchy przewiązywać, bo jak się zmoczy, czy tam z śluzem będzie od ryby, wystarczy je tam przyjąć palcem, żeby śluz ściągnąć i ono dalej będzie pływać, tak? Czyli dalej będzie wiernie imitować konika polnego, który wpadł tam gdzieś ze strawki do wody. No i dubbingi, też bardzo szeroka grupa materiałów, które stosuje się na tułowie much, czy to mokrych, czy to suchych, czy to streamerów. Też są przeróżne kolory, odblaskowe, nieodblaskowe, różnej syntetyczne są, to jest syntetyk, to jest na przykład z królika, naturalny, barwiony, różne sposoby. I podstawowa rzecz, haki.
są też, jest tego masa. Podstawowe wzory to są na przykład tutaj. Znana każdemu firma, prawda, nie muchowa, ale bardzo dobre haki muchowe robi, Gamakatsu. Model F11. Na streamery, na suche muchy, bardzo mocne haki. Wiem, że tu koledzy używają jako przybocznym troku chyba na konia. Mają dosyć długi trzonek. Także jeśli ktoś na początek by chciał kupić, to jak najbardziej model godny polecenia. No i cała masa haków specjalistycznych, które robią tylko pod muszkarzy, na przykład taka znana firma Daichi bądź polska Grinding, Knapek czeska, na przykład firma dużo robi wzorów bezzazierowych stosowanych na ogniska specjalnych w Polsce czy za granicą. Zresztą tego jest ogromna masa przeróżnych modeli, grubości zadzierowych, niezadzierowych. Dalej, główki. Na przykład do streamerów bardzo często stosuje się czy to główki, czy to oczy. W dwóch celach. Po pierwsze, żeby ta muszka była, która akurat jest główka wolframowa, muszka szybko tonęła. Tak? A po drugie, żeby podczas prowadzenia bardziej wabiła rybę, ponieważ ona tonie tak, a podciągając ją skakuje, tak? Czyli no, robi taką jakby sinusoidę. Nie idzie równo w poziomie. Główek też mamy masę, są różne, tak jak wspomniałem, są wolframowe, są miedziane, różne kolory, nie wiem, czerwone, złote, srebrne, oczy na przykład o, szczupakowe też tu takiego samego wydania są używane. Co tutaj dalej? No i jeśli chodzi o materiały, to tak z grubsza tyle. Tak jak wspomniałem wcześniej, muszki dzielą się na muchy mokre, które są u nas na północy chyba najrzadziej stosowane. Później no, w mniejszym stopniu streamery na pstrągi no, z przeróżnych materiałów, czy to naturalne, czy to sztucznych, bądź streamery szczupakowe. Później mamy muchy suche, no, najpiękniejsza forma wędkarstwa muchowego, czyli muchy suche. No i nimfy, też bardzo szeroka grupa przynęt. Jest tego też naprawdę, naprawdę sporo. Jakieś pytania? Lamenta wołowiana. Lamenta wołowiana także jest gdzieś ją tutaj mam. Używana przy robieniu nimf, akurat tutaj nie wiem gdzie ona, tutaj gdzieś mi się zawsiała. Ważny składnik chyba nie taki. Znaczy tak, przy robieniu nimf nie tylko obciążeniem, czy streamerów, nie tylko obciążeniem jest główka, jakoś może większą wezmę nimfę, bo to jest na przykład imitacja chruścika domkowego, a nie tylko główka, tutaj jest stosowana też lameta łowiana, która nawinięta jest na tułów, żeby ta mucha była przy dnie, tak wiadomo, no chruściki domkowe nie płyną sobie pod powierzchnią, tylko gdzieś tam oderwane od dna dryfują w wodzie. Jakieś pytania do przynęt, materiałów? Czym się różni sarna zimowa od sarny letniej? Letniej? Nie, różnica jest taka, że sarna zimowa ma większą, jak to powiedzieć, jest grubsza, tak? Jest grubsza, ma większą średnicę w samego. Ja mam głównie tylko zimowe, bo tylko takie się używa. W środku większa średnica jest pustego miejsca, w którym jest powietrze. A to dlatego jest ważne, że robiąc muchy suche, zależy nam na jej wyporności, żeby się dłużej na powierzchni utrzymywała. Sierść zimowa dzięki temu, że ma większą tą pustą średnicę w tym włosku, jest bardziej wyporna, tak? Czyli jak zrobisz powiedzmy chruścika takiego z sierści letniej, która jest cieńsza i ma mniejszą średnicę pustą w środku, będzie szybko tonęła. Natomiast zimowa będzie grubsza i dużo łatwiej będzie się utrzymywała na powierzchni wody, tak? Bo do tej przynęty dochodzi jeszcze hak, który musi utrzymywać.
Więc generalnie polecam używanie sierści zimowej, natomiast można także używać sierść sarny do robienia główek. Tu na przykład mam imitację głowacza. Takiego w miarę pięknisia z oczkami. Też jest sierść używana zimowa. Z tego względu, że ona jest grubsza i grubszą ma strukturę, łatwiej ją wyczesać. Łatwiej nadać jej kształt główce, tak? Żeby ta rybka wyglądała jak rybka, nie, a nie kawałek długopisu, który gdzieś tam sobie w wodzie zatonął różnego. Także to takie ma znaczenie. No dobra, to jeszcze ja się zapytam o te koszty jeszcze raz. Osoba, która chce rozpocząć przygodę z kręceniem much, ile musi przeznaczyć pieniędzy na podstawowy zestaw materiałów? Nie mówimy tutaj o narzędziach. Gdzie... Materiałów, samych materiałów. No to powiedzmy nie kompozycja, materiałów i narzędzi. A, tak, żeby przygotować sobie taki podstawowy warsztat łóżkarza. I jakieś sklepy polecił internetowe, gdzie można kupić w miarę dobre jakościowo i tanie rzeczy. Czy wybór sklepów w Polsce, od tego może zacznę, to od niego jest dosyć skąpy, ponieważ no, łóżkarstwo nie jest w Polsce tak rozprokowane jak w innych krajach, natomiast no, jest jakiś tam wybór, coraz to się powiększa. Co do kosztów, sprzęt mi się wydaje, że sam sprzęt do kręcenia spokojnie 100 zł się zmieścimy, natomiast materiały razem z hakami, gdzie to haki praktycznie są najdroższe, tego się zużywa więcej, bo na przykład z takiego kawałka sierści, gdzie ten kawałek kosztuje około 4 zł, zrobimy kilkadziesiąt much, tak? Także no, ale tych kilkadziesiąt haków będzie kosztowało dużo więcej niż ten kawałek sierści. Mi się wydaje, że z hakami 200-300 zł, nie licząc sprzętu, czyli 300-400 zł i mamy sporo do zagospodarowania czasu. Sporo. Podstawowe muchy, podstawowe wzory, jest ich kilka, to szczególnie nasze tam północno-wschodnie mówienie, klen wiazi czy pstrąg lipieni, tak. I tu włączając to na także szczupaki. Także mi się wydaje, że 300-400 zł to jest naprawdę, naprawdę masa, tak. No wiadomo, że no, nie kupimy w kapek, tak, który tutaj cztery leży, one sobie kosztują 1000 zł, tak, no ale można kupić te, które wcześniej wspomniałem, używać ich rzadziej, używać ich mniej, nie używać ich, znaczy robić takie modele, które nie potrzebują zbytnio kapki, która tam no, jest bardzo droga, tak. Wiadomo, z czasem ktoś jak wsiąknie, zgłupieje jak ja, to bierze kredyt i kupuje. Tak, już kredyt zostawia całe życie. Kupuję 4 kapki za tysiaka. Czy smarujesz much? Proszę? Po przysłowie nie smarujesz? Nie, nie smaruję. Nie. Dużo osób smaruje much. Tutaj może wspomnę, po co jest smarowanie. Smarowanie much, impregnacja głównie suchych much jest po to, żeby żeby lepiej pływały. Głównie wspomnianego łoju kaczki, który jest przy odbycie i ta piórka właśnie z tego miejsca wchodzą. Są naturalnie już nasmarowane. Są żele różne do impregnacji, tak, do stosowania do suchych much. Ja nie stosuję z tego względu, że nie lubię jakoś tym smarem się bawić. Natomiast używam dobrych materiałów i to no, samo z siebie mucha pływa, tak. A szmur? Sznur? Sznura też nie smaruję. Nie rozrywujesz? Nie smaruję sznura. Do nimfowania używam sznurów desygnowanych do tej metody, tak? Jakieś wersje nymf, tak? Tak zwane, które niestety też trochę kosztują. Natomiast można używać też tych smarów. Można używać smarów syntetycznych, biodegradalnych, które są do kupienia za jakieś najtańsze, za 10-15 zł w sklepach muchowych. Można nawet zwykłą natłuszczać tłustą szmatką, tak? Kiedyś używali do tego smalcu. Smalcem natłuścili szmatkę i przyciągali przez sznur, tak? Odtłuścili go, to tonął. Natłuścili, to dłużej pływał, tak? Są naprawdę różne sposoby, ale
smary polecam kupić w sklepie. Jest ich naprawdę masa. Ktoś ma sznurek, który już trochę przecierpiał, trochę jest popękany, pije wodę tak zwaną, czyli tonie. A nie chce kupować nowego, to dobrze go natłuścić i będzie dawał radę. Pytam, ja co myślę,